Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą, w przyjaznych progach Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy przy ulicy Koszykowej na spotkaniu w kręgu literatury. Naszym gościem jest dzisiaj pani dr Teresa Kaczorowska, literaturoznawca, poetka, specjalistka od twórczości Marii Konopnickiej, o której to pisarce opowie nam dzisiaj, podając znane, mniej znane oraz nieznane fakty z życia tej artystki pióra. Pani Tereso, od czego rozpoczniemy naszą rozmowę? Witam Państwa serdecznie. Chcę najpierw podziękować za zaproszenie do tak zacnego miejsca i bardzo się cieszę, że będę mogła przybliżyć nieco postać jednej z największych pisarek polskich, poetki, nowelistki, krytyczki literackiej, pisarki dla dzieci, bojowniczki o prawa kobiet, działaczki narodowo-wyzwoleńczej, kobiety niezwykłej, a opowiem również o mało znanych epizodach z jej biografii. Pytając, od czego rozpoczniemy, miałem na myśli to, czy będziemy rozmawiać już teraz, czy najpierw zaprezentuje nam pani slajdy? Myślę, że pokażę najpierw kilka zdjęć, czy kilkadziesiąt zdjęć i przybliżę na podstawie tych fotografii, przybliżę Państwu sylwetkę i właśnie trochę życie, trochę nieznanych faktów z jej biografii. Myślę, że łatwiej będzie właśnie Państwu przyjąć te wiadomości przy pomocy ilustracji, przy pomocy ikonografii. Doskonale. Przystąpmy w takim razie do czynności związanych z prezentacją. Maria Stanisława Wasiłowska, bo tak nazywała się przyszła poetka Maria Konopnicka, urodziła się 23 maja 1843 roku w tym domu. W tym domu w Suwałkach, gdzie dzisiaj się mieści jej muzeum. Jej rodzice byli ziemianami. Ojciec Józef Wasiłowski pochodził z Podlasia, natomiast matka z Cholastyka z Turskich, z Mazowsza, dokładnie z Sierpeckiego. Tutaj Mania, jak ją nazywano, się urodziła, tu się wychowywała do 7 roku życia. Dzieciństwo miała bardzo szczęśliwe. W domu były nawet 3 służące, dom duży z ogrodem. I tutaj Mania już zaczęła pisać pierwsze wiersze. Dzisiaj, jak wspomniałam, w tym budynku, w którym się urodziła, w tej kamienicy, jest jej muzeum, a przed muzeum stoi ławeczka i piękna Maria. A obok niej krasnoludki, tak na pamiątkę jej jednej z najciekawszych baśni. Jak Państwo wiedzą, Suwałki to jest biegun zimna, więc w tym roku właściwie zima była łagodna, ale w styczniu, kiedy tam byłam, spadł śnieg i krasnoludki były całe w śniegu. W ogóle jest w Suwałkach jest szlak
baśni i te krasnoludki są w całym mieście. Proszę zobaczyć, tutaj Maria Konopnicka jest w szaliczku, żeby jej było trochę cieplej. Chrzczona była w tym kościele świętego Aleksandra. Ojciec był prawnikiem, należał do elity miasta. Suwałki liczyły, proszę zobaczyć, tak wyglądały. Suwałki liczyły wtedy około 8 tysięcy ludzi, a ulica się nazywała Petersburska. Dzisiaj to jest główna ulica Suwałk, ulica Kościuszki. W tym budynku mieścił się ratusz i do dzisiaj urzęduje w nim i pan prezydent, i władze miasta. Ulice, jak państwo widzą, były brukowane. Suwałki do niedawna miały jedyne liceum i to liceum nosi imię do dzisiaj Marii Konopnickiej. W Suwałkach jest też park imienia Marii Konopnickiej oraz jej pomnik, także Suwałki pamiętają. W tym roku, jak państwo wiedzą, trwa rok Marii Konopnickiej ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, także Suwałki mają piękny program tych obchodów. W wieku 7 lat ojciec Józef Wasiłowski wyjechał z rodziną, już 6 dzieci, do Kalisza. W Kaliszu nie ma muzeum, tylko na tablicy, znaczy na budynku, w którym rodzina Wasiłowskich mieszkała, mieści się właśnie tablica. Tutaj w Kaliszu Mania już nie była tak szczęśliwa. W wieku 12 lat straciła matkę. Przeżyła też wielki pożar miasta. W każdym razie, jak wspomina, dzieciństwo było cmentarne, nauczanie tylko przez ojca, ale ojciec był bardzo wykształcony, był prawnikiem, kochał literaturę, tłumaczył nawet psalmy Dawida i po prostu czytał 6 dzieci sam literaturę polską, obcą, uczył ich języków. Stąd Mania później znała kilka języków, chyba 6. W każdym razie Kalisz też pamięta, proszę zobaczyć pomnik w Kaliszu Marii Konopnickiej. W Kaliszu Maria wyszła za mąż i od 1862 roku nazywała się już Maria Konopnicka. Wyszła za mąż za Jarosława Jana Konopnickiego, herbu Jastrzębiec, i wyjechali za Przęgiem Konnym do tego dworku w Bronowie. Bronów to jest miejscowość w dawnej guberni Kaliski, dzisiaj to jest województwo łódzkie. Oczywiście ten dworek nie wyglądał tak jak dzisiaj, jest wyremontowany. Kiedyś to był dworek pod strzechą, ale miał wiele pokoi. W każdym razie Maria tutaj z Janem Jarosławem Konopnickim była bardzo szczęśliwa. Mieszkali, spędzili tutaj 10 lat. Maria urodziła 8 dzieci. 8 dzieci, w tym 2 zmarło. Wychowała 3 i 3 synów, czyli w sumie wychowała 6 dzieci. W każdym razie była tutaj bardzo szczęśliwa. Pisała, że Jan Jarosław, jej mąż, to jest anioł wąsaty. Tutaj pokochała przyrodę, bo zwróćcie państwo uwagę, że wychowywała się w miastach, w Suwałkach, w Kaliszu, i tutaj w Bronowie po raz pierwszy dotknęła kłosów zbóż, kwiatów, poczuła zapach łanów zbóż, drzew. I od tych lat stanie się wielką miłośniczką przyrody. I jej mąż Jan Jarosław był szlachcicem, ale chłopomanem, ubolewał nad niedolą chłopów, czym zaraził też swoją żonę Marię. Maria była matką i lekarką dla ludu. 10 lat spędzili tutaj, jednak gospodarowanie było bardzo trudne. Teść Marii, Wawrzyniec Konopnicki, sprzedał Bronów i wyjechali do Gusina. Tutaj widzicie jeszcze państwo kamień,
w Bronowie w 50. rocznicę śmierci, właśnie która w latach 1862-1872 mieszkała poetka w Bronowie. Stąd wyjechała do Gusina na następne 5 lat. Jednak w Gusinie nie wiodło się już im dobrze. Dzieci dorastały, trzeba było je kształcić. I Maria postanowiła, że wyjedzie z 6 dzieci sama, zostawiając męża, do Warszawy. I pierwsze mieszkanie, jakie wynajmowała, to właśnie było w tym miejscu, gdzie ten kamień w Warszawie, przy ulicy Piekarskiej. Składa się z 3 pokoików skromnie i proszę Państwa, wyjechała, żeby dzieci kształcić, ale miała też obiecaną pomoc swego ojca, który ożenił się powtórnie, przeniósł się do Warszawy, był wziętym prawnikiem, ale po roku umarł. Czyli Maria wyjechała w 1877 roku, a ojciec rok później zmarł. I Maria została sama, nie mogła liczyć na pomoc męża, bo gospodarstwo zbankrutowało. W związku z tym musiała sobie radzić sama. I co zaskakujące, nie tylko pracowała jako guwernantka, dziennikarka, tłumaczka, ale też zaczęła uprawiać literaturę i to wszechstronnie. Pisała wiersze do prasy polskojęzycznej. Przypomnę, że był zabór rosyjski, ale Warszawa miała kilka tytułów polskich. Pisała nowele. Współpracowała między innymi z Aleksandrem Świętochowskim, twórcą pozytywizmu polskiego. On prowadził, jak Państwo wiecie, pismo Prawda, gdzie Maria drukowała i swoje wiersze, i swoje teksty krytyczne. Była także w gronie tłumaczy Aleksandra Świętochowskiego, ponieważ on miał wydawnictwo i wydawał też literaturę nie tylko polską, ale obcą. Współpracowała też z Elizą Orzeszkową. Eliza Orzeszkowa nie mieszkała w Warszawie, ale była bardzo znaną już pisarką, bo zadebiutowała wcześniej. Przypomnę, że Konopnicka wyjechała do Warszawy już po wychowaniu dzieci, już miała 34 lata, więc jej debiut był bardzo późny. Trochę ośmielił ją do pisania Henryk Sienkiewicz, który jako opublikowała swoje pierwsze teksty na łamach prasy, nazwał ją górskim słowikiem. Eliza Orzeszkowa też utwierdzała swoją koleżankę, bo Maria, jak wspomniałam, była nauczana przez ojca w domu, ale przez jeden rok była kształcona na pensji sióstr sakramentek w Warszawie przy Nowym Rynku i tam poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Marię, znaczy późniejszą Elizę Orzeszkową, która stała się jej dozgonną przyjaciółką i bardzo jej w życiu pomagała. Ale też przyczyniła się Eliza Orzeszkowa do pierwszego skandalu. Trzy lata po przeprowadzce Marii Konopnickiej do Warszawy, Eliza Orzeszkowa w Wilnie swoim wydawnictwem wydała jej pierwszą książkę z przeszłości, fragmenty dramatyczne. I w tej książce Maria Konopnicka przeciwstawiła się dogmatom Kościoła i za to została, że tak powiem, nazwana wieszczką poganizmu. Dotknął ją ostracyzm środowiska, nawet Henryka Sienkiewicza, który wcześniej ją bardzo chwalił, że ma talent. W każdym razie Maria też stała się, że tak powiem, obiektem krytyki dzięki temu, że prowadziła przez 2 lata pismo dla kobiet Świt. Była zawsze bojowniczką o równe prawa kobiet. Mówiła, że kobieta to nie tylko matka i gospodyni, ale musi uczestniczyć w całokształcie życia społecznego i politycznego, podobnie jak mężczyźni. Niestety, przypomnę, że to był rok 1885-86, kiedy prowadziła pismo Świt. Pismo
nie przetrwało. Były wtedy inne poglądy, inne idee na świat kobiet. Kobiety nie mogły ani studiować, ani głosować. W każdym razie pismo upadło i Maria stała się od tamtej pory wolnym, swobodnym ptakiem. Utrzymywała się wyłącznie z literatury. Miała też stypendia, szczególnie od Elizy Orzeszkowej, ale już nie miała nigdzie stałego etatu. Ten skandal z utworem z przeszłości, fragmenty dramatyczne, być może, że trochę przyczynił się do popularności wielkiej Marii Konopnickiej, ale też z tego powodu, że ona swoje wiersze, które pisała i publikowała licznie, często na łamach ówczesnej prasy, były bardzo chętnie czytane. A dlaczego? Dlatego, że opowiedziała się przeciwko niesprawiedliwości społecznej, przeciwko nędzy i przeciwko niewoli. Oskarżyła arystokrację polską, warszawskich władców, że są zbyt lojalni wobec zaborcy, że naród cierpi i opowiedziała się, stanęła mocno po stronie najbiedniejszych warstw narodu. Oskarżyła inteligencję warszawską o pleśń, nazwała ją tańcującymi niewolnikami, warszawską hołotą. W każdym razie walczyła odważnie i bezkompromisowo swoim piórem. Oczywiście, że była krytykowana, ale czytana. Jej wiersze zaczęły ukazywać się już w pierwszych tomach poezji. Po 4 latach wyszły poezje pierwsze, później 5 lat później drugie, trzecie. Proszę zobaczyć. Zaczęła też pisać nowele, które podobnie jak jej obrazki, tak, że tak powiem, tchnące bólem, prawdą, walką o lepszy byt narodu polskiego, o wolność, były tak samo czytane, pełne żaru romantycznego. Maria Konopnicka stanęła tutaj jako poetka po stronie romantyków, chociaż była pozytywistką. Przypomnę, że tworzyła w epoce pozytywizmu. To są jej pierwsze tomy nowel. Były wszystkie wydawane nakładem bardzo dobrego wydawnictwa Gebertnera i Wolfa. W Warszawie stoi jej pomnik. Państwo wiedzą gdzie, pewnie w Ogrodzie Saskim, tak, a przy Magdalińskiego jest jej liceum, które zapraszałam dzisiaj. W każdym razie może będą oglądać zdalnie. W każdym razie to jest fakt, że Warszawa też pamięta o Marii Konopnickiej. W Warszawie Maria spędziła 13 lat. Uważała, że to były cenne lata, że w Warszawie trzeba walczyć o Polskę wolną i szczęśliwą, ale miała problemy z dziećmi. To znaczy wykształciła swoje dzieci, uchroniła od nędzy, ale szukała zawodów praktycznych. 2 córki wykształciła na nauczycielki, jedna została aktorką, a dla synów 3 szukała zajęć praktycznych, jak rolnictwo, mynarstwo. I w roku 1890 wyjechała z Marią Dulębianką na tułaczkę, można powiedzieć. I do końca życia już jeździła po Europie, zwiedziły praktycznie całą Europę razem. Maria Dulębianka była malarką i miały podobne z Konopnicką poglądy odnośnie wolności kraju, odnośnie praw kobiet. Dulębianka była zdecydowaną feministką, natomiast Maria Konopnicka pisała, że nigdy nie była feministką, ale że byt kobiet musi być równorzędny z męskimi, tak? Rolami. Tu widzimy Marię Konopnicką pędzla,
Marii Dulębianki. Malarka ta miała przez całe lata wyłączność na malowanie poetki. W Muzeum Marii Konwickiej w Żarnowcu jest tych portretów jej pędzla sporo. To jest jeden z nich. Tak jak wspomniałam, Maria Konopnicka wyjechała, ale zawsze współpracowała z Polską, miała kontakt ze swoimi dziećmi, świadczy o tym jej bogata korespondencja, zebrana w kilka tomów. W każdym razie współpracowała też z bardzo prestiżowym miesięcznikiem Biblioteka Warszawska, gdzie drukowała swoje utwory, teksty krytyczne. Jej właścicielem od 1901 roku był hrabia Adam Krasiński, ostatni ordynat Opinogóry, który odegrał bardzo ważną rolę w życiu Konopnickiej, bo to on razem z Sienkiewiczem i z kilkoma innymi pisarzami ogłosili zbiórkę narodową z okazji 25-lecia twórczości Marii Konopnickiej. Tu widzimy, że pierwszy podpis z lewej jest Henryka Sienkiewicza, ale niżej jest hrabia Adam Krasiński. Zbiórka narodowa była przeznaczona na wydanie dzieł Marii Konopnickiej, ale także na prezent dla poetki, którą nazwano swoją wieszczką, swoją poetką czy poetką proletariatu, ale używano też wielu innych określeń w stosunku do Marii, jak pieśniarka ludu polskiego czy Mickiewicz Spódnicy. W każdym razie dzięki zbiórce narodowej z trzech zaborów, przypomnę, że Polski nie było na mapie, naród polski ufundował swoje poetce, którą tam pokochał, czytał, posiadłość w Żarnowcu. To jest miejsce koło Krosna na Podkarpaciu i Maria z Marią Dulębianką tutaj mieszkały od 1903 roku, ale jednak klimat ostry, klimat górski Marii nie służył, miała kłopoty z gardłem, z sercem i często też wyjeżdżała na parę miesięcy do Wiednia, Drezna, no naprawdę zwiedziła całą Europę. Twierdziła, że poeta czy pisarz musi podróżować, żeby się o życie codzienne ocierać, żeby doświadczać nowych wrażeń, bo człowiek to nie pająk, że może snuć sam siebie, tylko musi nastrajać duszę, jak się nastraja skrzypce. Tutaj dzisiaj jest muzeum. Po śmierci Marii mieszkały jej córki. Wszystko jest autentyczne. Wszystkie przedmioty są dotknięte niejako przez poetkę. Bardzo polecam to muzeum, żebyście Państwo obejrzeli koło Krosna. To biurko jest Marii. Tutaj właśnie z okazji 25-lecia jej twórczości jest mnóstwo prezentów. Zobaczcie Państwo prezent Dziatwa Polska, Warszawa, kałamarz. W każdym razie przepiękne muzeum z ogrodami. Chcę powiedzieć jeszcze, że Maria tutaj pisała, nauczała też dzieci, bywali jej właśnie synowie. Tu widzimy najmłodszego syna poetki, Jana Konopnickiego, najukochańszego, a go nazywała najzacniejszy Jan, któremu, tak jak wszystkim zresztą dzieciom, pomagała. Jan został uchroniony przez matkę od 25-letniej służby w Wojsku Carskim, bo wtedy tyle służba trwała. Pomagała jemu jako mynarzowi znaleźć pracę i w 1903 roku dzięki znajomości z hrabią Adamem Krasińskim Jan przeprowadził się do Siechanowa. I tu widzimy ten młyn, jest to młyn Krasińskich, ale dzierżawcą tego młyna w 1903 roku został syn poetki Jan Konopnicki. Tutaj przyjechał już czwórką dzieci i w tym domu przy młynie mieszkał. W tym domu przy młynie Maria często się zatrzymywała, bo przyjeżdżała na parę tygodni do Ciechanowa. Co jest ciekawe, że tylko po Janie doczekała wnuków.
mimo sześciorga dzieci, wnuki miała tylko po Janie. W związku z tym przyjeżdżała tutaj, pisała im bajki, wiersze, spacerowała, współpracowała też z pozytywistami, pomagała ubogim, bo jak zwykle była wrażliwa, gdziekolwiek była, na niedolę ludzką, brała mąkę z młyna, szyto dla niej specjalne woreczki, jak przyjeżdżała, i roznosiła mąkę do ubogich, do suteren. Bieda w Ciechanowie była wielka, zresztą to tak jak w całej Polsce. Polski nie było na mapie, jak na ziemiach polskich. W każdym razie ten dom przy młynie już nie istnieje. Jak ja przyjechałam do Ciechanowa, to jeszcze istnieje. Wisiała ta tablica, która jest dzisiaj w naszym muzeum. Tutaj były rogatki. Młyn stał właśnie po lewej stronie, przy rzece Łydynia. Dzisiaj to jest prawie centrum miasta. Widzimy most 3 maja, gdzie były rogatki, płynie rzeka Łydynia. Tutaj widzimy park, gdzie Maria chodziła na spacery z wnukami, nastrajała duszę, pisała. Park nosi imię Marii Konopnickiej i stoi w niej pomnik Marii, postawiony w 1982 roku. Od niedawna stoją też w całym parku utwory Konopnickiej, tak pięknie ustawione, także dzieci mogą sobie spacerować i czytać utwory poetki. Poetka pomogła też Janowi Konopnickiemu w nabyciu dworu, bo pochodziła ze szlachty, z mężem spędziła 15 lat w dworach i zawsze chciała, żeby syn Jan Konopnicki miał dwór, siedlisko rodzinne, jednocześnie, gdzie rodzina by mogła spędzać razem święta i się wzajemnie wspierać. I Jan kupił Konopnicki w 1905 roku majątek przed Wojewą. Było tam kilka folwarków, ale dzisiaj tak ten dwór wygląda. Jeszcze jedna rodzina tam mieszka, widzicie Państwo tu, gdzie okna, ale niestety my jako poeci monitorujemy, gdzie możemy. Jest to własność Agencji Skarbu Państwa. W przedwojewie Jan Konopnicki opiekował się tym kościółkiem. Tutaj zmarła jego żona, matka 4 dzieci, Jadwiga z Brzozowskich. Tutaj odbywała się msza. Była najpierw tu pochowana, ale później ją przeniesiono do rodzinnego Łowicza. I Jan Konopnicki w 1911 roku żenił się po raz drugi, o wiele młodszą, też Jadwigą, tylko z Rajkowskich. Rajkowska Jadwiga była córką znanego w Ciechanowie lekarza, nazywanego Judymem, działacza społecznego Franciszka Rajkowskiego, z którym Maria też współpracowała jako pozytywistka. Maria przyczyniła się w Ciechanowie do rozwoju kultury. Tu widzimy otwarcie Domu Ludowego w Ciechanowie, rok 1907, wrzesień. I oczywiście Jan Konopnicki był w gronie, był założycielem tego Domu Ludowego. Tam było Towarzystwo Kultury Polskiej, które założył Świętochowski. I Maria napisała na cześć otwarcie Domu Ludowego wiersz, który został opublikowany w Kurierze Lwowskim. Było to wielkie wyróżnienie dla małego miasteczka wtedy. Znowu pokazuję hrabiego Adama Krasińskiego, to z tego względu, że współpracował przez cały czas z Marią i zmarł w 1909 roku. Widzimy tutaj krypty w Opinogórze, w kościółku opinogórskim, gdzie spoczywa nieopodal trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego oraz jego dzieci. Także jak Państwo będziecie w Opinogórze, to koniecznie trzeba zobaczyć. Maria Konopnicka zmarła tuż po Adamie, rok później. Ciężko chora, przyjechała do Żarnowca.
ale niestety nie mogła oddychać i zabrano ją do sanatorium we Lwowie i zmarła we Lwowie. I we Lwowie do dzisiaj spoczywa. Kilkakrotnie byłam we Lwowie na tym grobie, zawsze są świeże kwiaty. To widzimy już Jana Konopnickiego starszego. Jan Konopnicki niósł idee pozytywistyczne swojej matki, kochał matkę. Mówił, że jest niezwykłą kobietą. Zapisał też piękną kartę jako działacz gospodarczy, jako też bojownik o wolność Polski. W I wojnie światowej ułożył na wojsko, na kawalerię, pomagał sierotom, ale w wojnie z bolszewikami gospodarstwo jego było zniszczone i Jan Konopnicki wyprowadził się z przedwojewa. Młyn spłonął Krasiński w czasie I wojny i on się wyprowadził z Ciechanowa w 1921 roku, kupując mieszkanie przy Filtrowej w Warszawie. W każdym razie przez długie lata niósł pamięć o Marii Konopnickiej, swojej matce. Dzięki temu do dzisiaj w Ciechanowie nad Łydynią pamiętamy o Marii Konopnickiej. Tu widzimy prawnuka Marii Konopnickiej, z którym współpracowałam, Jana Bieleckiego właśnie, który przy ulicy Filtrowej mieszkał w Warszawie. Byłam na jego pogrzebie w 2012 roku. Tu jesteśmy na konferencji właśnie w Żarnowcu. 2010 rok. To była setna rocznica śmierci poetki i setna rocznica proklamacji Roty. W Ciechanowie jeszcze z tych budynków młyńskich została oficyna. Maleńki budynek wciśnięty w Farską Górę, którego elewacji otworzyliśmy tablicę w 2010 roku. Związek Literatów na Mazowszu oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 2010 roku ja napisałam książkę Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska, bo tak się mówiło, że bywała w Ciechanowie poetka, ale nikt tego nie przebadał. W każdym razie to była moja pierwsza książka. W tym samym roku, w 2010 poświęciliśmy nasz numer ciechanowskich zeszytów literacki pod tytułem Nie rzucim ziemi. A w 2020 roku, czyli 10 lat później, bo wtedy była i konferencja, i zwiedzanie Przedwojewa i Ciechanowa, gdzie pokazywaliśmy ślady przyjezdnym poetom po poetce. Ja pisałam przez 10 lat, od 2010 roku do 2020, listy do Marii Konopnickiej. Była moją adresatką z różnych miejsc kraju, z różnych miejsc świata. W każdym razie 2 lata temu ukazało się ponad 100 listów wierszy moich skierowanych do poetki. Chcę powiedzieć jeszcze, że w Ciechanowie istniało gimnazjum imienia Marii Konopnickiej, które teraz po ostatniej reformie przestało istnieć, ale pomnik Marii Konopnickiej stoi. Proszę, po piersi. Tu widzimy, my poeci pamiętamy o urodzinach Marii Konopnickiej. Zawsze każdego roku, 23 maja, składamy kwiaty. Tutaj w zeszłym roku padał deszcz. Tutaj w czasie pandemii nawet czytaliśmy wiersze. Tak wygląda pomnik w Ciechanowie w czasie zaduszek. Chcę powiedzieć, że najsłynniejszym utworem, manifestem politycznym Marii Konopnickiej była Rota. Rotę Maria napisała w 1908 roku i nie był to taki bardzo znany utwór, ale kiedy do tego utworu napisał muzykę Felix Nowowiejski i kiedy została po raz pierwszy odśpiewana 15 lipca 1910 roku w 500-lecie Wiktorii Grunwaldzkiej, wtedy stała się bardzo znana. Utwór wykonało wtedy 600 osób. Były to wybrane głosy z chórów z 3 zaborów. W każdym razie obok
mowy słynnej Jana Ignacego Paderewskiego, który był fundatorem pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, odśpiewana rota przez 600 osób pod kierownictwem Feliksa Nowowiejskiego była niezwykłym wydarzeniem. I od tamtej pory rota jest znana, śpiewana, doczekała się kilku wersji. Tutaj jest rota w opracowaniu graficznym, która znajduje się właśnie w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. I chcę powiedzieć jeszcze, że w tym roku na 180. rocznicę urodzin poetki ja napisałam sztukę w trzech aktach Maria Konopnicka, czarodziejka osobliwa. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatni, kiedy to w piątek, dawne gimnazjum imienia Marii Konopnickiej w Ciechanowie tę sztukę już wystawiło. Była to prapremiera w parku Marii Konopnickiej przy jej pomniku. Niezwykła uroczystość mimo niepogody. Proszę zobaczyć, wszyscy śpiewają rotę, wszystkie dzieciaki wstały. Także dziękuję bardzo. Chciałam przybliżyć Państwu biografię w skrócie poetki, jednej z najsłynniejszych, ale także też związki jej z Polską i ziemią ciechanowską, z Ciechanowem, gdzie mieszkam. W każdym razie była to niezwykła osoba, którą Teofil Lenartowicz nazwał czarodziejką osobliwą, naczyniem doskonałości wybraną przez Apolina. A Aleksander Świętochowski, wielce krytyczny wobec poetów pozytywista, nazywa ją najznakomitszą poetką polską. Dziękuję Państwu bardzo. Prezentacji nieco więcej niż przedstawiano nam w szkole, gdzie w zasadzie nazwisko Konopnickiej kojarzyło się z nowelą Nasza Szkapa, z baśnią o krasnoludkach i sierotce Marysi, ewentualnie z wierszem Wojny Najmita, Wolny Najmita, no i oczywiście z rotą. Czy to te utwory, czy któryś z tych utworów przyniósł jej sławę, czy też to były te fragmenty dramatyczne z przeszłości, których okładkę widzieliśmy na jednym ze slajdów? Fragmenty przyniosły jej właściwie skandal. No ale skandal często jest najlepszym nośnikiem sławy. To sprzyjało popularności. W dużej mierze sięgano później, sądzę, częściej po jej wiersze, które wtedy były drukowane wyłącznie na łamach pism polskojęzycznych w Warszawie, w Lwowie. Przemycała je zresztą w różnych zaborach, chociaż w zaborze pruskim i w rosyjskim było bardziej trudno. Najłatwiej jeszcze było w Galicji. Więc myślę, że wszystko biorąc przyniosło jej niezwykłą popularność, ale z tego względu, że opowiedziała się po prostu po stronie narodu, nie zaborców. Opowiedziała się za wolnością, że każdy naród, a szczególnie właśnie polski, którego uważała, bo jak mówiłam, dużo podróżowała później, tak? I pisała, że im więcej podróżuję, im więcej widzę narodów, to uważam, nasz naród polski, mimo wad, jest stokroć szlachetniejszy i lepszy. Więc ukochała naród, ukochała swoją ziemię rodzinną, pragnęła, żeby Polska była wolna i to
I to niemal w każdym utworze wybrzmiewało. Opowiedziała się za sprawiedliwością społeczną. Przypomnę, że była w Polsce, na ziemiach polskich nędza, bieda. Ludzie żyli w suterenach. Działacze na rzecz wyzwolenia Polski byli więzieni, byli zsyłani na katorgi, siedzieli w więzieniach. Poetka też przyczyniła się właśnie do pomocy dla nich. Sama chodziła do więzień i wspierała więźniów politycznych. To wszystko razem, prawda? I w przeszłości fragmenty dramatyczne i na łamach prasy. Wtedy prasa drukowała wiersze. I jeszcze płacono Marii za każdy wers, tam kilka kopiejek. Takie były czasy. Więc to nie to dzisiaj, że my musimy prosić, żeby się jakiś wiersz ukazał w piśmie może nieliterackim. Właściwie nie ma poezji w pismach nieliterackich. A wtedy drukowano. Bo gazety polskie, czy w Warszawie, czy Krakowie, czy w Lwowie były prowadzone przez patriotów. Więc nie chcę tutaj nikogo urazić, ale Maria dzięki, tak powiem, powszechnemu czytaniu poprzez prasę. Henryk Sienkiewicz też drukował swoje książki w odcinkach, prawda? Też ludzie czekali na kolejny odcinek i kupowali prasę. Więc ta popularność, o którą pan pyta, myślę, że była wielowątkowa. Związana była z jej działalnością społeczną. A poza tym no, powiedziała się przeciw. Znacie państwo tej akcji, jak walczyło dzieci wrześni w 1901 roku. Ona wtedy rozpętała właściwie kampanię europejską przeciwko III Rzeszy. Prusak męczy polskie drugiej dzieci. Rzeszy, trzecia Rzesza. Drugiej Rzeszy. Prusak męczy polskie dzieci. Ten utwór przecież szkoły znają, tak? Albo znamienny jest jej utwór do posłów wielkopolskich, którym wytykała, że są zbyt bierni w parlamencie. Obcym, ale jednak byli posłami Polakami z pochodzenia, więc była niezwykle odważna, pisała do samego cesarza Rzeszy. Nie tylko walczyła piórem właśnie, ale pisała odezwy, ulotki w różnych językach o uwolnienie narodu polskiego z niewoli. Zresztą zmartwychwstanie Polski przewidziała w wielu utworach. Zresztą ja sprostuję jeszcze błąd, bo jeszcze mój, ponieważ to nie była druga Rzesza, to była pierwsza Rzesza. Druga Rzesza była po pierwszej wojnie światowej do 1933 roku, do dojścia Hitlera do władzy, który utworzył tak zwaną trzecią Rzeszę. Konopnicka walczyła o wolną Polskę, nie doczekała jednak tej wolności, bo zmarła w 1910 roku. W zasadzie, czy można nazwać jej śmierć przedwczesną? Miała swoje lata, to jej ojciec i matka zmarli przedwcześnie, ale czy towarzyszyła jej przy jej śmierci Maria Dulębianka, która była jej bliską przyjaciółką i towarzyszką życia? Czy mieszkały razem do końca? Tak, one mieszkały razem, ale tak jak Jan Bielecki, prawnuk Petki, z którym pracowałam, zresztą byłam niedawno w Łodzi, rozmawiałam z prawnuczką Petki, z Janną Modrzejewską, oni uważali, że po prostu Maria Konopnicka z Marią Dulębianką były przyjaciółkami, a nie partnerkami. Nie ma żadnych śladów na temat tego, że był związkiem. To są spekulacje tylko, tak? To są spekulacje. Ja przeczytałam całą korespondencję Marii Konopnickiej. Nie ma żadnych na ten temat wzmianek. Maria Dulębianka, tak jak mówiłam, miała podobne poglądy jak Maria Konopnicka. Razem podróżowały, razem zwiedzały muzea, galerie, razem poznawały sztukę i kulturę Zachodu, co bardzo Marię Konopnicką rozwinęło. Utwory z tamtego czasu, sonety włoskie czy liryki francuskie,
prowansalskie są naprawdę piękne. Wzbogaciła po prostu swój warsztat, wzbogaciła spojrzenie. Te podróże przez 20 lat sprawiły też, że poznawała wielu ludzi, tłumaczy, doskonaliła języki obce. Także były dla niej warsztatowo niezwykle cenne. Pan zapytał, czy Maria Dulębianka towarzyszyła w ostatniej drodze. Tak. Oczywiście tak. Organizowała pogrzeb w Lwowie. Pogrzeb był na koszt miasta. Chcę tutaj powiedzieć, że poetkę odprowadzał na cmentarz Łuczakowski w Lwowie tłum, liczący ponad 50 tysięcy ludzi. Stanęły fabryki, stanęły szkoły. Wszystkie pisma na terenie trzech zaborów miały czarne obwódki. Odprowadzało ją całe społeczeństwo, wszystkich zawodów. I robotnicy, i chłopi, i inteligencja, przemawiał Jan Kasprowicz, ale bez przedstawiciela kościoła. No właśnie, bez przedstawiciela kościoła. Czym naraziła się kościołowi Maria Konopnicka? No bo przecież była osobą wierzącą. Rozumiem, że ta wiara była jednak sprzeczna w jakiś sposób z doktryną kościelną. Czy może chodziło o kwestie obyczajowe, o poglądy na małżeństwo, o poglądy na wolne związki? Maria Konopnicka była osobą głęboko religijną, co widać w jej utworach, ale sprzeciwiała się właśnie demoralizacji szlachty, ziemiaństwa, arystokracji przede wszystkim, ale też kleru. Przeciwstawiała się dogmatom. W tym utworze fragmenty dramatyczne pisała na przykład o Galileuszu, którego odkryć Kościół nie chciał uznać. Czy o Hypatii, która była grecką filozofką, a Kościół jej nie akceptował. Więc ona w wielu utworach wytykała Kościołowi, ale hierarchii kościelnej, błędy, dogmaty, ale była osobą głęboko wierzącą. Słowo Bóg powtarza się w wielu jej utworach. Konopnicka swoje życie spędziła oprócz oczywiście podróży po Francji, po Niemczech, po Włoszech, spędziła na terenie trzech zaborów. Przenosiła się z miejsca na miejsce i w rosyjskim, i w pruskim, i w austriackim. No, w austriackim zmarła we Lwowie, ale mieszkała wcześniej w Warszawie. W rosyjskim i w Ciechanowie, który wchodził w skład zaboru pruskiego. Rosyjskiego, tak. Nie pruskiego, bardzo przepraszam. W sumie jednak, jeżeli mogę tak to ująć, najbardziej cięta była na zabór germański, na zabór pruski, bo w swoich utworach i w pieśni z 1901 roku i w Rocie no, ostro odnosiła się do Niemców. No to słynne zdanie z Roty, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, to nawet skrytykował Boj Żeleński w latach 20., że wtedy w ówczesnych dla niego czasach to brzmiało, jak on to napisał, brzmiały te słowa przykro. No ja się oczywiście zgadzam z tym, że brzmiały przykro, no Boj Żeleński wtedy jeszcze nie doświadczył na sobie kataklizmu II wojny światowej, która pozbawiła go życia i to za sprawą właśnie hitlerowców. Tym niemniej, jak to było ze stosunkami polsko-pruskimi? Czy rzeczywiście Niemcy pluli Polakom w twarz? Czy to była metafora z jej strony? Zdecydowanie to był najbardziej trudny dla Polaków zabór. Dla Polaków trudniejsza od rosyjskiego, tak? Jeszcze trudniejsza, dlatego że oczywiście, że derusyfikacja była w zaborze rosyjskim, ale nie aż tak groźna, że nie można było się po rosyjsku modlić. Przypomnę, że protest Marii Konopnickiej, walka właśnie o dzieci wrześni, dotyczyła tego, że w zaborze
niemieckim zabroniono dzieciom odmawiać pacierza po polsku. Wszystkie szkoły były niemieckojęzyczne, ale nawet pacierza zabroniono. Zamknięto dzieci w szkole, wychłostano je. Później był słynny proces gnieźnieński, gdzie kilkanaście osób przecież skazano na 17 lat więzienia. Więc takich, że tak powiem, przypadków, jeśli chodzi o zabór rosyjski, nie odnotowano. Więc ludność w zaborze pruskim miała o wiele trudniej. Przypomnę, że rugowano Polaków z ziemi, czemu też przeciwstawiała się poetka. Ona też protestowała na terenie całej Europy przeciwko rugowaniu, czyli wywłaszczaniu Polaków, polskich gospodarzy, szlachty z ziemi. No tak, ale oczywiście w zaborze rosyjskim miały miejsce inne represje. Oczywiście, inna że represje forma represji. Były, tak jak to wywożenie o wiele dalej niż rugowanie z ziemi, bo na Syberię i hen, prawda, na daleką północ. Ale oczywiście rozumiem, że Konopnicka postrzegała jako najcięższy z zaborów właśnie zabór niemiecki. Zabroniony zabór miała nawet wjazd do Prus, wschodnich i zachodnich. To tłumaczy, dlaczego w czasie II wojny światowej Niemcy umieścili na listach proskrypcyjnych całą twórczość Marii Konopnickiej, łącznie z jej baśnią o krasnoludkach i sierotce Marysi. Drodzy Państwo, myślę, że pani Teresa powiedziała nam sporo. Ja potem na koniec zaproszę jeszcze Państwa na wystawę, którą mamy tu w bibliotece, a może powiem o tym już teraz, bo dalszy punkt to będą pytania od Państwa i żeby się nie rozproszyć i nie zapomnieć, zapowiem teraz wystawę, która już w tej chwili jest czynna u nas w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy przy Koszykowej 26/28. Wystawa w holu przy recepcji, przy wejściu głównym, prezentująca ilustracje do książek Marii Konopnickiej. Ta wystawa już dzisiaj, a rozmawiamy teraz 31 maja, jest czynna, ale oficjalny jej wernisaż odbędzie się 2 czerwca w czwartek o godzinie 18 właśnie tutaj w Bibliotece przy Koszykowej 26/28. Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa. Kuratorem tej wystawy jest nasza koleżanka Ewa Gruda. A teraz poproszę Państwa o pytania do pani Teresy. Bardzo proszę. Rozumiem, że panuje pewna nieśmiałość na sali, ale... Pani profesor. No nie ma pani wyjścia, pani profesor. Bardzo proszę. Ale ja to bym więcej powiedziała pani Teresie Kaczorowskiej. Prosimy, jak najbardziej zapraszam. Zapraszam może tam... Nie bardzo reprezentuję. Ale będzie pani wtedy... obiektywie, bo teraz niestety kamera pani nie ujmuje. No ale jestem nieodpowiednio ubrana na taką uroczystość. Pani profesor Bijana Mosakowska, ciechanowianka z urodzenia, ale warszawianka. Ja myślałam, że powiesz, że jestem tym... obywatelka honorowa. I co nas łączyło przez tyle lat? Współpracowałyśmy kiedyś blisko. To ja właściwie już zostałam przedstawiona. Jestem ciechanowianka, urodzona 88 lat temu w Ciechanowie. Tak. I chciałam być artystką. Mając 3 lata, moje marzenia dziecięce to było być aktorką, artystką. No, później losy się zmieniły. I zostałam kalekim dzieckiem po Hajne Medina w 40 roku i w związku z tym zostałam lekarzem
i pracowałam przez 55 lat w Szpitalu Bielańskim, pełniąc właściwie, prowadząc oddział chirurgii dziecięcej. Natomiast w Ciechanowie spędziłam 13 lat w sumie. Liceum, gimnazjum Zygmunta Krasińskiego zaliczyłam. I tamże w tym liceum właśnie grałam skierkę w tej sztuce. Skierka była w sztuce Balladynie Słowackiego. No i tam właśnie lecę, tę bajeczka moja złota na błękitnej siadła rzece i konik podny niesnota. I ja tam na tej scenie w szkole imienia Zygmunta Krasińskiego chodziłam na rękach, skakałam, biegałam, śpiewałam, tańczyłam jako kalekie dziecko. Natomiast moje związki z Ciechanowem są właściwie stale, mimo że 13 lat tylko spędziłam w Ciechanowie, do wojny, potem w Warszawie, całą okupację i po wojnie wróciliśmy z rodziną do Ciechanowa. Poznałam tam, w Ciechanowie pracowałam społecznie, to znaczy organizowałam oddział chirurgii dziecięcej, ale po co ja mam mówić o sobie, kiedy ja chcę mówić o Telesie. No i zorganizowałam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową i Wydział Kulturoznawstwa poza Wydziałem Pielęgniarstwa. I poznałam wtedy z panią Teresą, w związku z tym, że to kulturoznawstwo bez pani Teresy nie powstałoby, ponieważ Teresa, mimo że z Ciechanowa była związana tylko rodzinnie, natomiast bardzo dużo dla tego Ciechanowa zrobiła, prowadząc Powiatowy Dom Kultury imienia Marii Konopnickiej, który był obchodzony stulecie tego domu. Jeszcze wtedy nie była dyrektorem i chyba jeszcze wtedy nie pracowała. Natomiast 7 lat pracy dyrektora tegoż właśnie domu. Osiem lat. Jako dyrektor zrobiła najwięcej niż przez pozostali dyrektorzy przez te 100 lat. No, po pierwsze bardzo dużo, właśnie jej największa zasługa to była szukanie kobiet z terenu Mazowsza, które były, no, światowymi, wspaniałymi, nadzwyczajnymi. I pamiętam, jak zorganizowała również taką spotkanie z Polskim Towarzystwem Chirurgów Dziecięcych, z Towarzystwem Historycznym Polskiego Towarzystwa, gdzie przedstawiała nam życie i działalność na terenie Mazowsza Marii Curie Skłodowskiej. I ten właśnie pokaz i ta znajomość postaci wielkiej, największej, najwspanialszej naszej noblistki Marii Curie Skłodowskiej w wykonaniu pani Teresy, dyrektora tego Ciechanowa, było rewelacyjne. Tak samo jak dzisiejsze. Więc dzisiaj to chciałam po pierwsze podziękować nie tylko pani doktor, dyrektor Teresie Kaczorowskiej, również panu dyrektorowi za tak wspaniale przygotowanie. No dla mnie pan jest dyrektorem. To jeszcze więcej. Przepraszam, bo kustosz więcej niż dyrektor. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłam właśnie jeszcze raz przeżyć taką wspomnienia o z Ciechanowa, o Marii Konopnickiej.
Z Marią Konopnicką wiązało mnie nie tylko Teresa, ale również opowieści moich dziadków czy babci na temat, jak przyjeżdżała do swego syna do Błyna i szła na Farską Górę koło kościoła Farnego w Ciechanowie XIII-wiecznego i tam pisała. Na Farskiej Górze pisała wiersze, nowele, wspomnienia. Poza tym założyła ochronkę, ponieważ ja byłam jedynaczką, ponieważ mąż, nie mąż, tylko mój brat zmarł, był młodszy ode mnie w pierwszej epidemii Hajnego Medina. Wobec tego ja jako samotne dziecko przed wojną uważali moi rodzice, że trzeba, żebym ja poszła do tej ochronki, którą właśnie zakładała wiele lat wcześniej. Było to tak zwana nadal chyba ochronka, ale już wtedy wiedziałam, że ta ochronka to właśnie została założona przez poetkę Marię Konopnicką. Także opowieści o Marii Konopnickiej były dosyć żywe w naszym środowisku ciechanowskim, wśród środowisku ludzi, którzy tam żyli, stamtąd pochodzili. Natomiast wiedza o jej całym życiu, to zawdzięczamy pani doktor Teresie. Wiedza o związkach z ziemią konopnicką. No i o Marii Konopnickiej. Bo ja bardzo dużo też i czytałam, i słyszałam, i z gimnazjum. I czytałam książkę, której była sugestia, jedna z ostatnich książek o związkach jej, nie tylko przyjacielskich, z tą artystką, plastyczką, malarką. Także bardzo pięknie pani dyrektor to przedstawiła, tą sylwetkę. Dziękuję. Znakomicie jak zwykle. No a zasługi dla Ciechanowa, dla kultury ciechanowskiej, dla Domu Kultury i Sztuki, to przez te 8 lat dyrektorowania, to było okresem właśnie naszej współpracy, ponieważ wspaniałą wystawę chciałam tu poświęcić jedno słowo, bo jestem po rozstaniu z moim przyjacielem Ignacym Gogoleskim, który zmarł 15 maja tego roku. W poniedziałek był jego pogrzeb i on właśnie w Ciechanowie został obywatelem honorowym miasta Ciechanowa w zeszłym roku. Już będąc na wózku i będąc poważnie chorym. Natomiast pani dyrektor Teresa urządziła tak wspaniałą wystawę poświęconą całkowicie życiu, twórczości Ignacego Gogoleskiego, jednego z naszych najwspanialszych aktorów, którego znam ja od poczęcia jego, ponieważ on był dzieckiem dziedzica ze wsi Gogole, a mój dziadek był... Pod Ciechanowem. Pod Ciechanowem, a mój dziadek był zarządcą majątku wokół Ciechanowa, bo tam właśnie była dobra ziemia. Natomiast no, jeśli państwo pozwolą, jeszcze takie wspomnienie z mszy żałobnej, gdzie przedstawiciele naszej kultury, to znaczy pana ministra Glińskiego, występowała pani, która czytała beznamiętnie list od ministra kultury. I czytała ten list, który zawierał dużo takiej nieprawdziwości.
A ja jestem ciągle jeszcze pod wrażeniem tego pogrzebu i rozstania z moim przyjacielem. I nie mogłam się uspokoić właściwie słysząc to, że właśnie pan minister kultury pisał, że taka wspaniała była rola Antka Boryny i właściwie jego kariera jako wybitnego aktora rozpoczęła się od roli chłopów Reymonta sfilmowanych i że to on ta właśnie do ziemi, ten, jak gdyby miłość do ziemi, chłopa, więc on nie był chłopem do ziemi, od ziemi, Ignacy Gogolewski. Tym bardziej, że on w swoich wspomnieniach czy w naszych rozmowach wspominał, że najgorszą rolę, którą najbardziej nie znosił, której najbardziej nie lubił, która największą mu zrobiła przykrości miał w związku z tą rolą Antka, ponieważ po zagraniu tej roli w filmie, to wołali za nim dzieci: Antek, Antek! A starsze panie też tak wołały: Antek, Antek, pokaż się, bo to był śliczny chłopiec, jakby nie było. Śliczny mężczyzna, śliczny chłopiec, wspaniały. Tak, wspaniały aktor, tak, proszę pochodzący mi wybaczyć z ziemi te wspomnienia, ale naprawdę pokazaniu zasług dla kultury i wielkości dla kultury, to właśnie Teresa Kaczorowska tą wystawą. Wystawą i przeglądem filmów, ja przypomnę jeszcze, że przegląd przez 3 dni, przegląd filmów z udziałem Gogolewskiego. Tak, poza tym kiedyś prowadziłam też promocję jego książki, rozmawiałam z aktorem. W galerii Bigasa, tak? Tak. Ja to także, Ignacy Gogolewski czuł się związany z Ciechanowem, tak jak Bibiana Mosakowska i to właśnie dwoje wielkich rodaków ziemi ciechanowskiej. Jeszcze... Honorowymi obywatelami miasta. No tak. On był, Bibiana jest. Ja dziękuję, nie, Bibiana, bardzo. Ja byłam od 2007 obywatelem honorowym miasta Ciechanowa. Proszę, i wystąpiłam z wnioskiem o honorowe obywatelstwo dla Ignacego Gogolewskiego, który był przykładem, jak może ojciec biologiczny skrzywdzić swoje dziecko, ponieważ stary Gogolewski, Piotr Gogolewski... Słucham? Są głosy, żeby o Konopnickiej mówić, tak. Także dziękujemy bardzo. O Konopnickiej. Dziękujemy wobec bardzo. Tego nie będę już mówić ani o sobie, ani o Konopnickiej. Pogratuluję wystąpienia dzisiejszego, które jak zwykle było rewelacyjne, pod każdym względem pełne, przygotowane znakomicie. Dziękuję. Także... Dziękuję bardzo. Pani profesor Bibiana Mosakowska, profesor nauk medycznych. Proszę bardzo, tu jest pytanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do stawiania następnych pytań. Bardzo proszę pani, tak? Czy mogę prosić na fotelik? Nie, może jeszcze tylko zadam. Nie, nie, proszę, proszę. Dobrze. Jest pani w internecie, to pani. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Berwit i ja mam takie pytanie. Wiemy, że Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach. Jednak tam spędziła niewiele czasu. Słyszałam, w Dwójce prezentowano książkę, która jednocześnie jakby wychodzi w tych dniach. Ale moje pytanie jest takie. Co przyciągnęło
Marię Konopnicką do ziemi ciechanowskiej, co spowodowało, że właśnie tam, a jest tam też piękny pomnik, bo byłam, więc... Marię Konopnicką, o tym mówiłam, przyciągnął syn Jan Konopnicki, który został dzierżawcą młyna Krasińskich w Ciechanowie. Maria pomagała swoim dzieciom zawsze i ten syn, jej najmłodszy, ukochany Jan, najzacniejszy prawy chłopak, jak go nazywała, dzierżawił wcześniej młyny Radziwiłłów, Barkadii i jeszcze inne. I Maria chciała, żeby zawsze wokół Jana, bo uważała go z sześciorga dzieci za najbardziej odpowiedniego do utworzenia siedliska, do utworzenia takiego miejsca, gdzie by się rodzina mogła spotykać, tworzyć właśnie rodzinę, tak? No właśnie, a czy to nie było tak, że jak większość matek czekała na tego syna i w tym synu pokładała największe takie nadzieje, prawda? Nadzieje, tak, tak. Że tylko Jan potrafi scalić, bo jest dobry, prawy chłopak. Proszę sobie wyobrazić, że jej mąż Jarosław Jan Konopnicki też dożył swoich lat u boku Jana. Najpierw w Arkadii, a później przyjechał z nim razem do Ciechanowa i w tym domu przy mynie zmarł. Także ciało męża poetki jechało z Ciechanowa pociągiem do Warszawy, gdzie spoczął na cmentarzu powązkowskim. Poetka na pogrzebie była obecna. Przeżyła tę śmierć bardzo, co widać w listach. Ja może chciałabym, żeby chociaż jeden wiersz zabrzmiał dzisiaj Konopnickiej. I to jest właśnie wiersz Kubek, którego ona napisała. Nie ma takiej pewności, ale prawdopodobnie jest to wiersz dedykowany jej mężowi. Wiersz nosi tytuł Kubek. Mało znany, a jednak piękny wiersz. Z pełnego kubka ty i ja piliśmy onej chwili, lecz że nam wodę padła łza, więc kubek my rozbili. I poszli w świat i poszli w dal, osobną każdą drogą. Ani nam szczątków onych żal, co zrosnąć się nie mogą. Dziś, kiedy w skwary znojnych susz samotne kroki niosę, gwiazdy mi jasne z złotych krusz podają srebrną rosę. Lecz wiem, że w żadnej z gwiezdnych czasz nie znajdzie się ochłoda, jaką miał prosty kubek nasz, gdzie były łzy i woda. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze chętni do pan? Bardzo proszę. Zapraszam w takim razie, ustępuję miejsca. Dzień dobry, nazywam się Robert Derewońko i chciałem spytać o ten okres, którego z biografii sam nie znałem wcześniej, a byłem ciekaw, jak pani to postrzega. Po prostu było to nieudane małżeństwo, te 15 lat razem z tym mężem, który sobie nie poradził z prowadzeniem gospodarstwa. Jak pani to widzi po tych latach? Bo w końcu wyszło z tej prelekcji dzisiejszej, że ona z szóstką dzieci opuszcza go właściwie. A co się dzieje dalej z nim? Dziękuję. Dziękuję. Pierwsze lata małżeństwa były bardzo szczęśliwe Marii z Janem Jarosławem Konopnickim, którego nazywała aniołem wąsatym. Mogę przeczytać fragment nawet jej wspomnień, jak pisze z Bronowa, tak? Bo chcę powiedzieć, że ona wyszła bardzo młodo za mąż. Miała 20 lat. Więc w ciągu pierwszych 10 lat, czyli do 30, urodziła aż 8 dzieci, więc miłość kwitła. On ją zaraził i miłością do przyrody, i miłością do ludu polskiego. Ceniła go też za miłość, jaką otrzymywała od
od folwarków, od ludzi, że tak powiem, którzy byli niewolnikami, tak, Jana Jarosława. Chciałabym może wspomnieć, bo to jest bardzo ciekawe z tego powodu nawet, że dzisiaj Marii Konopnickiej przypisuje się homoseksualizm. W każdym razie na pewno kochała Jana Jarosława. Wspierała go też, nie było dzisiaj o tym mowy, ale wspierała go też w pomocy dla powstańców styczniowych, bo w Bronowie Maria przeżyła powstanie styczniowe. Jej mąż, podobnie jak ojciec oraz jego bracia, wspierali powstańców styczniowych do tego stopnia, że Jarosławowi, mężowi poetki, groziło zesłanie na Sybir i musieli wyjechać. Na cały rok wyjechali do Wiednia, Drezna z małym synkiem wtedy, Tadeuszem. I kiedy wrócili, ich gospodarstwo w Bronowie było zdewastowane. Ale w pierwszych latach małżeństwa Maria pisała w liście do swoich sióstr. Nie wiem, czy serce i charakter Jarosława, czy szacunek i dobre imię, jakie mu tutaj powszechnie przyznają, czy ten mały, stary domek pod słomianym dachem, co wyświeżony jak uróżowiona babinka, zachował wszystkie cechy swoich omal niematuzalowych latek, czy ten ogród stary, czy ta przychylność wsi całej dla dworu, czy ranek niezbyt ranny z trzaskającym pod ognia kominkiem, czy wieczór zbierający nas do gazety i książki. Dość, że jestem szczęśliwa i swobodna całym sercem. Więc choćby z tego listu wynika, że na początku była szczęśliwa. Myślę, że w dużej mierze do późniejszych niesnasków w rodzinie przyczyniła się niewola rosyjska, gdyż gospodarowanie pod zaborem rosyjskim było niezwykle trudne. Życie na wsi, że tak powiem, obarczone wieloma podatkami, daninami, sprawiało, że Jarosław sobie nie radził też. I ona miała później o to pretensje, że jej mąż jest niezaradny, że za bardzo zajmuje się innymi. On się ciągle prowadził w sądach, bo bronił swojego ludu. Bronił przed tą długotrwałą 25-letnią służbą w wojsku carskim. Bronił ich przed rugowaniem ziemi. W każdym razie dzieciom, kiedy było potrzeba wykształcenia, nie widziała tam przyszłości na tej wsi. I wykorzystując pobyt jej ojca, Józefa Wasiłowskiego w Warszawie, postanowiła wyjechać. Myślę, że powodem była rzeczywiście taka pozytywistyczna wizja poetki, że trzeba ten kaganek światy nieść, że wykształcenie jest niezwykle ważne, ale też były już właśnie niesnaski w jej małżeństwie, ale pragnę podkreślić, że nigdy Maria Konopnicka z Wasiłowskich nie miała rozwodu. Nigdy nie chciała tego rozwodu. Mimo iż potrzebna była zawsze zgoda. Jak wracała na przykład z zagranicy po kilku miesiącach, to musiała mieć zgodę męża na kolejny wyjazd za granicę. Przeżyła mocno śmierć męża, także bo było pytanie też, co on robił bez niej, tak? On prowadził później inne jeszcze majątki. Pomagały mu dzieci, zwłaszcza synowie trzej, szczególnie dwaj, bo Jan, ten najmłodszy, którego pokazywałam, był menażem, ale Stanisław i Tadeusz byli związani z ziemią, z rolnictwem i pomagali ojcu prowadzić inne majątki. Niestety wszystkie splajtowały. Już jako bankrut mąż poetki został przygarnięty przez Jana
Ale Maria nawet w listach widać, jak się troszczyła. Na przykład w jednym z listów pisała: Jan, nie zapomnij o kupnie szalika dla ojca. Także nie chciała rozwodu, była do końca mężatką, ale rzeczywiście wybrała swobodę i wolność twórczą. Bardzo proszę, jest pytanie. Czy pani zechciałaby tu podejść? Już taka trochę historyczna sprawa. A mianowicie mój brat, mojego pradziadka, prapradziadka przyjaźnił się bardzo z panią Konopnicką. I mój pradziadek również utrzymywał z nim korespondencję, z nią korespondencję, tylko że on przebywał w Moskwie i miał żonę Niemkę. I bardzo długo ona nie odzywała się do dziadka z tego powodu. Niemniej, kiedy brat mojego pradziadka, prapradziadka został przez nieznanych sprawców zamordowany, napisała pełen wyjaśnień, a nawet jakichś takich skromnych przeprosin do tej rodziny. Niemniej pięknie pisała o moim bracie, prapradziadku, który był redaktorem i właścicielem później, bo tutaj dokładnie jednak zweryfikowałam te słowa. I tak o nim pisała. I tutaj jest, dlatego to cytuję, gdyż jest to pewna ogólna jakby uwaga. Ubył nam człowiek wielkiej równowagi i pogody ducha, dużego rozumu i prawego serca. Nie wchodzę w to, jakim był politykiem, ale że Larika napisał, to był jedyny jego utwór dramatyczny. Musiał ojczyznę kochać głęboko, a to mi u Polaka polityka najwyższa i najgłębsza. Także tutaj nazywał się? Jan Rolaga-Domski. I można powiedzieć, co to jest właśnie polityka Polaka. I te słowa sobie można zapamiętać i specjalnie dlatego jednak postanowiłam przypomnieć postać moich pradziadków. Najgłębsza polityka to jest patriotyzm, czyli pietyzm, czyli miłość do ojczyzny. Tak, Maria Konopnicka traktowała swoją rolę jako pisarki, jako służebną wobec narodu. Gdziekolwiek była, zawsze ze wzrokiem utkwionym w Polskę. Zawsze wydawała książki, pisała wiersze, manifesty właśnie dotyczące swojego narodu. Z Gadomskim łączyła go duża więź. Znalazłam właśnie nawet wspomnienia, niektórzy piszą, znaczy nie jej wspomnienia, tylko, bo ona była dyskretna, jeśli chodzi o swoje związki. No tak, to jest wspomniane, że był on bardzo kochliwym człowiekiem. Właśnie, mówi się, że mieli romans, ale on był 17 lat młodszy. No, wiem więcej, ale nie powiem więcej na temat pani Konopnickiej, bo nie widzę powodu, żeby zdradzać kulisy jej życia prywatnego. Niemniej na pogrzebie mojego dziadka był prymas Kakowski, z którym on się przyjaźnił. Także można tylko przytoczyć polskich poetów zaborów czasów, którzy mieli żal do Kościoła, iż nie stanął w obronie wolności Polski. A poza tym wiemy też, że Kościół tworzą ludzie. A ludzie bywają prawego serca i nie wypełniający swojego posłannictwa. Także na ten temat też nie chcę za wiele mówić. Niemniej wydaje mi się, żeby nie rozproszyć tej głównej myśli, że najwyższą polityką to powiedziała Konopnicka, że najwyższą polityką Polaka jest miłość ojczyzny.
I chyba to trzeba zapamiętać na wieczność. Pani się nazywa? Ja się nazywam Larysa Jeromska, jestem artystą malarką i miałam zaszczyt poznać panią w Związku Polskich Artystów Plastyków, gdzie pani prezentowała swoją wspaniałą poezję oraz współpracowała ze związkiem, organizując wystawy również wyrażające te najwyższe wartości duchowe bez względu na to, jak o tych ludziach, o ich życiu prywatnym się mówi. A tutaj jest również wspomniana jedna rzecz, że zarówno o Konopnicki, jak i o moim dziadku, a także wielu Polaków, mówiono bardzo złośliwie i bardzo źle, żeby całą ich robotę na rzecz ojczyzny zdyskredytować. Ze złości, z zawiści, żeby dobre imię wybitnych Polaków po prostu nie istniało. Także mi się wydaje, że jednak jeszcze raz to powtórzę, żeby Polsko, prawdziwa polityka polska to miłość ojczyzny. I to powiedziała Konopnicka. Dziękuję bardzo. Pan, tak? Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Marek Urban, jestem nauczycielem historii i chciałbym zapytać też o sprawy związane z historią. Pani mówi dużo o takiej wrażliwości społecznej Marii Konopnickiej, ale czy ona się jakoś politycznie w którymś momencie określała? Dlatego, że przełom XIX-XX wieku to już jest czas masowych partii i przychodzi rok 905, gdzie dochodzi do takiego mocnego zderzenia między endecją i socjalistami. Czy ona na przykład zabierała głos, czy przy jej wrażliwości społecznej ona wypowiadała się politycznie, bo to już jest podział na stronnictwa i to, o czym mówiła tutaj moja przedmówczyni, oczywiście szalenie ważne, że jakby takim azymutem dla Polaka jest patriotyzm, ale ten patriotyzm zaczyna być różnie rozumiany. I chciałem zapytać, czy w listach, czy w jej wypowiedziach ona na przykład, nie wiem, sympatyzuje z Piłsudskim, z socjalistami, czy woli nie zabierać głosu? To jest takie moje pierwsze pytanie. A drugie to właściwie nie jest pytanie, bardziej obserwacja, bo jestem w takim, że tak powiem, nauczycielskim małżeństwie. Moja żona jest polonistką i ona na przykład zachwyca się opowiadaniem Marii Konopnickiej Mendel Gdański. Twierdzi, że to jest świetne opowiadanie i z tej perspektywy decyzja o tym, że to opowiadanie spada z list lektur, uważa za wielki błąd. Tutaj w to miejsce wchodzi opowiadanie Orzeszkowej, coś o powstaniu styczniowym, przepraszam, nie pamiętam, ale jest to w duchu takim bardzo, bardzo bogoojczyźnianym. Natomiast Żana Kot uważa Mendel Gdański za wybitną literaturę i świetne opowiadanie. To, tylko, to nie jest pytanie, tylko raczej pewna obserwacja. Natomiast, tak, natomiast proszę o odpowiedź na to pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo. Maria Konopnicka nie należała do żadnej partii, do żadnych stronnictw, ale to, co przedmówczyni nasza przed chwilą powiedziała, największą miłością jej był naród i ziemia ojczysta. Nigdzie nie znalazłam, że była w jakichś stowarzyszeniach politycznych. Uważała też, że nie jest feministką, chociaż, tak jak wspominałam już, walczyła o równouprawnienie kobiet. Była na słynnym zjeździe w czerwcu 1907 roku w Warszawie, który zakończył się skandalem, ponieważ był to zjazd poświęcony 40-leciu
pracy literackiej Elizy Orzeszkowej. Eliza już wtedy była chora i nie dojechała, ale Maria wygłosiła słynny odczyt Bądźmy jednością, właśnie w którym nawoływała do równości, między, tak ogólnie mówiąc, między kobietami a mężczyznami, co wywołało właśnie też odruchy protestów. Rok 1907. Co jeszcze, jeśli mogę odpowiedzieć na pana pytanie odnośnie roku 1905. Ona wspierała rewolucję, chodziła do więzień tutaj w Warszawie, bo akurat przyjechała z zagranicy, była w Warszawie, nawet odwiedzała więźniów z synem Janem Konopnickim i z pozytywistami z Ciechanowa, z Jadwigą Rajkowską i z jej matką. Wiadomo, że pomagały więźniom politycznym, pomagali więźniom politycznym. Natomiast jeśli chodzi o politykę, ona nie angażowała się politycznie. Ona po prostu walczyła piórem, walczyła swoją obecnością, uczestniczyła w wielu uroczystościach jubileuszowych, także współpracowała z Polonią. Także no, na pewno można powiedzieć, że była wielką patriotką. Natomiast nie była członkiem żadnej partii. Czy ta odpowiedź pana zadowala? Czy to była odpowiedź na oba te pytania, tak? Natomiast zgadzam się, że nowela Mendel-Polski obok Dymu, ja uważam, bardzo lubię tę nowelę Dym też, to są naprawdę mistrzostwo sztuki, dzisiaj bym powiedziała reporterskie. Maria była dla mnie reporterką i taką o wielkiej wrażliwości i wiedzy o człowieku. Pisała pięknie, była spostrzegawcza i jeszcze miała tę wielką uczuciowość, wielką wrażliwość na krzywdę ludzką, na niedolę. Gdziekolwiek była, nie umiała być cierpliwa wobec nieszczęść. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie podziękuję państwu za przybycie oraz za bardzo ciekawą dyskusję, poruszającą bardzo wiele wątków, zaskakujących nawet. No muszę przyznać, że ja dowiedziałem się, że kobieta pod koniec XIX wieku, żeby wyjechać za granicę, musiała pytać męża, prosić męża o zgodę, o wydanie zgody. No teraz chyba jest odwrotnie. Ja, jak chcę wyjechać za granicę, muszę prosić swoją żonę, żeby się zgodziła, bo musi ktoś wychodzić z psem. Ale naprawdę uważam nasze spotkanie za bardzo owocne, bardzo interesujące, pełne podstaw do dalszych refleksji i dociekań, i do rozwijania, do rozwoju intelektualnego na tematy i literackie, i historyczne, i społeczne, i obyczajowe. Przypominam jeszcze raz o wystawie, o wernisażu 2 czerwca o godzinie 18 u nas w bibliotece. Dziękuję państwu raz jeszcze za przybycie i za ciekawy udział w dyskusji. Pani Tereso, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze tutaj, w tym miejscu. Dziękuję panu. Pan Piotr Kitrasiewicz, kustosz tej zacnej biblioteki, prowadził spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Proszę przekazać pozdrowienia i podziękowania panu dyrektorowi. I dziękuję państwu za przybycie. To spotkanie można oglądać online, także myślę, że niektórzy jeszcze je zobaczą, wysłuchają. Ja natomiast chciałabym zaprosić państwa do sztuki. Sztuka moja ma miesiąc, została wydana przez Związek Literatów na Mazowszu, ale sfinansowana przez prezydenta miasta Ciechanowa. W związku z tym mogę ją dzisiaj rozdawać. Zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy.